Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Krzysztof Łuksza. Chciałbym podziękować uczestnikom ostatnich transmisji na żywo. Cztery live'y z pierwszego posiedzenia Sejmu, dziesiąta kadencja. Działo się trochę. Szczególnie będę wspominał live ten pierwszy, który trwał prawie cztery godziny. Miejscami było ciężko wytrzymać to ślubowanie, ale daliśmy radę. Przepraszam też za przedwczesne zakończenie poprzedniego, tego ostatniego live'a czwartej części, pierwszego posiedzenia Sejmu. Działo się tam najwięcej. Ja się spodziewałem, że będzie spokojnie, a tu, proszę bardzo, była awantura na cztery fajerki i niestety nieoczekiwane problemy techniczne sprawiły, że ten live, ta transmisja po prostu się zakończyła. Ale mam nadzieję, że już takie rzeczy nie będą występować i, i zapraszam na następne live'y, następne transmisje. Było to niestety niezależne ode mnie. Proszę Państwa, zachęcam też do Obejrzenia innych materiałów, między innymi tutaj świetny, myślę, wywiad, bardzo ciekawa rozmowa, może tak powinienem powiedzieć, z Pawłem Rakowskim, przynajmniej mi się bardzo ciekawie rozmawiało. Paweł Rakowski o sytuacji w strefie gazy i ranie, ogólnie o sytuacji na Bliskim Wschodzie, niesamowicie ciekawie opowiada. Paweł Rakowski i bardzo interesująco tłumaczy skomplikowaną, złożoną sytuację na Bliskim Wschodzie. Są też inne materiały, nie brakuje ich, ponieważ od ponad 20 dni codziennie coś publikuję na kanale i mam zamiar tę systematyczność zachować. Chciałbym też odnieść się do doktora Piotra Napierały, który w filmie Złota lista rzetelnych autorów szukających prawdy wymienił mnie na pierwszym miejscu. Bardzo się cieszę, jest to dla mnie wyróżnienie, dlatego że byle kogo, byle czego Piotr Napierała nie poleca, ja też oczywiście polecam jego kanał, myślę, że nie muszę za bardzo tego robić, dlatego, że mamy wielu wspólnych widzów, wiem, że też dla wielu osób jest to postać kontrowersyjna, ale uważam, że i tak warto się skonfrontować z treściami, które on publikuje, nawet jeżeli się z czymś nie zgadzamy, a jest to podane w sposób, w sposób merytoryczny, w sposób taki, który daje na przykład do myślenia, to jest to wartościowe, ja jestem stałym widzem, doktora Piotra napierały to oczywiście nie oznacza, że ja się ze wszystkim absolutnie zgadzam, ale uważam, że istotą tego kanału nie są różne kontrowersje, tylko bardzo bardzo duża wiedza, ogólna wiedza o świecie, także wiedza historyczna i zdolność do ciekawego jej przekazywania. Tu nawet widzimy Karol Wielki, no i któż na YouTubie tak się przebiera ciekawie i taki outfit pokazuje nagrywając tematy historyczne. Tylko Piotr Napierała. Myślę. Także zachęcam do, do oglądania. Jeszcze takie małe sprostowanie. Tutaj Piotr Napierała nazwał mnie jako byłego korwinistę. Ja bardziej określam się jako byłego skrajnego prawicowca, bo oczywiście miałem ten etap korwinizmu, ale z samego Korwina wyrosłem dosyć wcześnie. Zasadniczo to też tłumaczyłem w innym miejscu. Moje poglądy to był amalgamat nacjonalizmu, wolnorynkowizmu również i różnych nie, tych negatywnych tendencji, które się pojawiają na skrajnej prawicy. To tłumaczyłem w innym miejscu, jeszcze będę do tego wracał. Zachęcam do zapoznania się z materiałem, w którym mówię o mojej historii. Skrajna prawica moja historia. Jest to materiał, 11 dni temu się ukazał na moim kanale. Zachęcam również do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli jesteście mi w jakikolwiek sposób przychylni, to na pewno mi to pomoże w rozwoju. Chciałbym również polecić Państwu, drogim widzom, materiał, dwa materiały na kanale XX-wiecznie i sam kanał 20 wiecznie który założyliśmy z Szymonem Gornowiczem. Są dwa materiały: jeden o płuczu monachijskim i drugi o życiu i działalności Włodzimierza Lenina. Będziemy ten kanał stale aktualizować, stale będą się pojawiać różne materiały i docelowo mają to być bardzo szczegółowe, ale też niesamowicie przystępne i ciekawe rozmowy na tematy postaci historycznych, wydarzeń historycznych. Szykuje się rozmowa o, już jest nagrana, o słynnym akwareliście, to postać bardzo ważna jeśli chodzi o XX wiek i Zapowiadam naprawdę ciekawy materiał. Jestem bardzo, bardzo ukontentowany, że mogę takie rozmowy przeprowadzać i Szymon Gornowicz jest niesamowitym popularyzatorem historii, pasjonatem historii. Także będzie kilka odcinków na pewno o tej postaci, czyli o słynnym austriackim akwaryliście. I myślę, że będzie to, że będzie to bardzo ciekawe Poprowadzone, bardzo interesujące. I przede wszystkim dążymy do tego, żeby zrozumieć historię. Nie tylko o niej opowiadać, tak jako jakaś gawenda, ale zrozumieć psychologicznie, także historycznie, ale i psychol psychologicznie, bo historia to nie tylko polityka, to nie tylko bitwy, ale także ujęcie psychologiczne, przede wszystkim poszczególnych postaci, jakże i jakże ważne jest to, żeby zrozumieć psychologię, tak jak mówię, konkretnych, indywidualnych postaci, ale też i zbiorowości. Więc zachęcam do subskrypcji kanału 20-wiecznie. Tutaj widzimy na ekranie. Zachęcam również do wspierania mnie w serwisie Patronite. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wspieraniem takim cyklicznym mojej twórczości, która będzie się cały czas rozwijać, również dzięki Waszemu wsparciu, to zachęcam, jest link w opisie. Jest 15 patronów, którym bardzo, bardzo dziękuję. Trzy progi na razie też będę rozwijał. Ten Patronate, tu jest bardzo dużo ciekawych opcji, dlatego cieszę się, że w końcu zdecydowałem się na taką możliwość. I to wszystko dzisiaj, taki krótki ogłoszeniowy materiał. Ja się kuruję i już niedługo ruszamy tutaj pełną parą. Mam nadzieję, że będziecie ze mną. Pozdrawiam serdecznie, miłego wieczorku, miłego dnia.